Tragiczna wiadomość sprzed chwili. Pięć kobiet zginęło w pożarze w Koszalinie. Były w tak zwanym escape roomie, bawiły się, w tej zabawie chodzi o jak najszybsze wydostanie się z pokoju pułapki. Przyczyny pożaru na razie nie są znane. Niestety witam Państwa w tym tragicznym wieczór. Łączymy się wszyscy tutaj w bólu z rodzinami ofiar. Wiemy, że o 17.00 by był pożar w jednym ze escape roomów w Koszalinie. Jest pięć ofiar, pięć młodych. Były to bardzo młode osoby. Są tutaj ich rodziny. Taka jest informacja, że te osoby przebywały na jakichś urodzinach. Wydaje, nie, nie wiemy, odchodzimy co się dzieje, nie dzieje. Escape Room to rodzaj interaktywnej zabawy grupowej, w której zwykle bierze udział od 2 do 6 osób. Uczestnicy zostają zamknięci w specjalnie przygotowanym pokoju, i aby się z niego wydostać, muszą rozwiązać szereg zagadek, które wymagają logicznego myślenia oraz współpracy. Gra jest ograniczona w czasie, ponieważ na ucieczkę zawodnicy mają zazwyczaj od 45 do 90 minut. Wyjście z zamkniętego pomieszczenia możliwe jest jedynie poprzez rozwiązanie wszystkich zagadek i łamigłówek przygotowanych dla graczy. Szukanie szyfrów, scalanie elementów, rozpracowywanie zadań logicznych to wciągająca zabawa, która wymaga sprytu i szybkiej dedukcji. W przeszłości, sam osobiście, byłem olbrzymim fanem escape roomów, Często odwiedzałem różne pokoje zagadek wraz ze znajomymi, czy nawet i kiedyś pamiętam, że do jednego z nich zabrałem swoją mamę. Zamysł takiej rozrywki był moim zdaniem świetny, ponieważ pozwalał na spędzanie czasu z bliskimi w sposób ciekawy, a rozwiązując łamigówki, które pozwalały uwolnić się z zamkniętego pokoju, trzeba było, kolokwialnie mówiąc, wytężyć mózg. Co oczywiście miało same plusy. Niestety, rosnąca popularność Escape Roomów sprawiła, że zaczęło pojawiać się coraz więcej totalnie amatorskich projektów, otwieranych często w obiektach absolutnie nieprzystosowanych do prowadzenia tego typu działalności. Rynek ten nie był w praktycznie żaden sposób regulowany i tak naprawdę wystarczyło posiadać jakieś niezagospodarowane pomieszczenie, przerobić je w kilka dni na pokój zagadek i w zasadzie to tyle. Można było już otwierać biznes. Pomimo, że ta rozrywka polegała na tym, iż uczestników gry zamykano w pokoju, z którego musieli się wydostać, to w świetle przepisów, organizatorzy takiego przedsięwzięcia nie byli zobowiązani nawet do zapewnienia odbioru pomieszczeń przez Straż Pożarną. Można powiedzieć, że tragedia wisiała w powietrzu, i niestety, aby zostały wszczęte kontrole escape roomów Najpierw życie musiało stracić pięć nastolatek. Dzisiejszy materiał postanowiłem nagrać dlatego, że ostatnio przypomniałem sobie o tych straszliwych wydarzeniach, do których doszło ponad. 5 lat temu, a co za tym idzie chciałem sprawdzić jakimi wyrokami zakończyła się ta sprawa i ku mojemu zdziwieniu proces nadal trwa, co oznacza, że dotychczas jeszcze nikt nie został skazany. Ponadto w tej historii pojawia się cała masa szokujących, wzbudzających skrajne emocje wątków. Przypomnę tylko, że jeżeli chcecie pomóc w rozwoju mojego kanału to zostawcie kciuka w górę, subskrypcję oraz dzwoneczek. 6 października miałem urodziny, więc fajnym prezentem będzie dla mnie, jeśli akurat uda się przekroczyć barierę 130 tysięcy subskrypcji. A tymczasem zapraszam już do wysłuchania tego wstrząsającego materiału. Koszalin miasto położone w województwie zachodniopomorskim, liczące około 108 tysięcy mieszkańców. 4 stycznia 2019 roku mieszczący się w tej miejscowości escape room o nazwie To Niepokój odwiedziło 5 piętnastolatek, aby świętować urodziny jednej z nich. Amelia, Małgorzata, Wiktoria, Karolina oraz solenizantka o imieniu Julia. Wszystkie te dziewczynki oprócz tego, że się ze sobą przyjaźniły, to też uczęszczały do tej samej klasy, trzeciej D, w ówczesnym gimnazjum nr 9 na terenie Koszalina. Nastolatki te były wzorowymi uczennicami, miały też wiele pasji, i nie bez powodu Julia z okazji urodzin postanowiła zabrać przyjaciółki właśnie do pokoju zagadek. Po prostu dziewczynki lubiły spędzać czas w sposób aktywny czy w jakimś stopniu rozwojowy. Do escape roomu jako opiekun miał udać się z nimi ojciec solenizantki, czyli pan Jarosław. Niestety mężczyzna dostał wtedy pilne polecenie z pracy, musiał więc pojechać do Wrocławia i tym samym nie mógł spędzić tego dnia z córką oraz z jej przyjaciółkami. Jak sam twierdzi, tego faktu nie wybaczy sobie prawdopodobnie nigdy. Finalnie 15-latki udały się do pokoju zagadek same. Julia ostatni raz ze swoim tatą rozmawiała około godziny 14.30 w dniu tragedii. Z dumą telefonicznie poinformowała go o tym, że dzięki temu, iż wyciągnęła z matematyki szóstkę, to na półrocze będzie miała średnią wynoszącą 5,7. Była zadowolona, wręcz szczęśliwa, a wyjście tego dnia do Escape Roomu miało zapewnić jej kolejną dawkę pozytywnych emocji. Około godziny 17.13 operatorka numeru alarmowego odebrała telefon i w słuchawce usłyszała przerażliwy krzyk nastolatek. Zdążyły powiedzieć, że wybuchł pożar w eskiej prumie, a one są uwięzione w środku. Z przerażeniem krzyczały, że jest straszny dym i jednocześnie pytały, co mają robić. Po chwili połączenie zostało przerwane. Rzecz jasna, dzwoniącymi były dziewczynki, o których opowiadam w dzisiejszym materiale. Mniej więcej w tym samym czasie zadzwonił również telefon pana Adama, czyli ojca Wiktorii. Po odebraniu połączenia usłyszał on głos swojej córki wykrzyczała tata pożar. To były jej ostatnie słowa, później nastała cisza. Pan Adam zapytał co i gdzie się pali, ale Wiktoria nie odpowiadała. Pomimo tego jej tata instruował, aby dziewczynki położyły się na ziemi i spokojnie oddychając szukały wyjścia, ale te prośby również pozostały bez odpowiedzi. Mężczyzna, nie rozłączając więc rozmowy, z telefonem przy uchu, szybko pojechał pod lokal o nazwie To Niepokój. Na miejscu była już Straż Pożarna oraz policja. Tutaj dochodzimy do kolejnych szokujących wątków w tej sprawie. Gdy strażak biorący udział w akcji gaśniczej udzielał przed kamerami wywiadu, opowiadając o szczegółach tragedii, w kadrze pojawił się ojciec jednej z dziewczynek i zaczął wykrzykiwać, że od godziny nikt nie chce rodziców rodzicom udzielić jakichkolwiek informacji. Prosił, by ktoś powiedział mu, co dzieje się z dziećmi. Doszło więc do sytuacji, w której niemalże cała Polska miała świadomość, co się wydarzyło, a tej świadomości w pełni nie mieli jeszcze rodzice ofiar. Pięć dziewczyn. I co? I co pan zaraz podejdzie? To masz, pan skończy wywiad, a podejdzie do nas do rodziców. Wywiad jest ważniejszy? Nie wiemy od godziny, co się dzieje Rozumie pan? W późniejszym czasie przedstawiciel zachodniopomorskiej Państwowej Straży Pożarnej w rozmowie z wirtualną Polską tłumaczył to następująco. Państwowa Straż Pożarna nie udziela informacji o śmierci rodzinom ofiar. Jednym z naszych zadań jest m.in. informowanie mediów o ewentualnych ofiarach. Ten strażak nie wiedział i nie miał prawa mieć informacji, czy ktoś poinformował już rodziców o tragedii. Będę go bronił, on wykonywał swoje obowiązki, a jednym z nich jest informowanie mediów. Ostatecznie, rodzinom tragicznie zmarłych dziewczynek informacje o ich śmierci przekazali funkcjonariusze policji. Zrobili to stojąc na chodniku przed budynkiem, w którym doszło do tragedii, na oczach tłumu gapiów. Nikt nawet nie zabrał tych ludzi w jakieś ustronne miejsce. Rzecznik prasowy Zachodniopomorskiej policji, pani Alicja Śledziona, ten fakt skomentowała wówczas następującymi słowami. Rodziny zmarłych nastolatek zostały powiadomione o ich śmierci przez policjantów niezwłocznie po bezsprzecznym potwierdzeniu przez policję tego faktu. Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie mając świadomość ogromu tragedii, uczynili to w sposób maksymalnie dostosowany do tej wyjątkowej sytuacji, biorąc pod uwagę obecność rodzin na Miejscu akcji gaśniczej. Na tym jednak nie koniec zastrzeżeń rodziny ofiar co do pracy służb, ponieważ po dziś dzień toczy się postępowanie dotyczące przebiegu akcji ratunkowej, bowiem rodzice 15 są zdania, że nie zrobiono wszystkiego, aby uratować dziewczynki. Argumentowali to tym, że na miejsce zdarzenia zadysponowano zbyt mało zastępów straży pożarnej oraz wskazywali, iż na początku tylko dwóch strażaków gasiło pożar. Oprócz tego podkreślali, że w tym przypadku była ważna każda sekunda, a panował tam kompletny chaos oraz dezorganizacja, i w ich odczuciu kierowanie akcją przebiegało w sposób nieprawidłowy. Pamiętajmy jednak, że to są odczucia rodziców, którzy stracili w tym pożarze swoje dzieci, a co za tym idzie, ich spojrzenie może być w jakimś stopniu mylne, choć podkreślam może. Nie musi. Strażak, dowodzący jednostką straży, która jako pierwsza dotarła na miejsce pożaru, w przeszłości, rozmawiając z dziennikarzami programu Uwaga, powiedział, że jestem już mocno zmęczony przez prokuraturę rodziców i chyba wolałbym to sobie odpuścić. Co miałem do powiedzenia, to powiedziałem. Myślę, że prokuratura też już zrobiła swoje i nie chcę do tego wracać, bo to jest trudna sytuacja także dla mnie. Też przeżyłem to, przeżyli strażacy i tyle. Myślę, że zrobiłem wszystko, co można było. Nie mam w ogóle do siebie i do strażaków takich jakichś wniosków, że coś mogliśmy zrobić lepiej, szybciej. Zrobiliśmy to naprawdę z narażeniem własnego życia, odstępując od zasad, które były ogólnie przyjęte za bezpieczne. Wątpliwości rodziców ofiar wzbudził również fakt, że zespół ratownictwa medycznego nie podjął nawet próby reanimowania dziewczynek powód odstąpienia od czynności mogących przywrócić ich w funkcje życiowe lekarz pełniący wówczas dyżur w karetce która przyjechała na miejsce tłumaczył przed sądem następująco 4 stycznia 2019 roku pełniłem dyżur w stacji pogotowia ratunkowego w Koszalinie przy ulicy Kościuszki 5 dyżurowałem w karetce specjalistycznej w składzie lekarz kierowca ratownik i ratownik po godzinie 17 otrzymaliśmy wezwanie do pożaru. Wyjazd nastąpił w czasie około dwóch minut. Na miejsce przyjechaliśmy po dwóch, trzech minutach. Załoga dostała informację, że w prumie znajdują się cztery osoby. Zobaczyłem gwałtowny pożar. Z okien i drzwi na parterze wydobywały się kilkumetrowe kłęby ognia i dymu. Strażacy rozłożyli urządzenie do podłączenia węży do gaszenia. W międzyczasie od gapiów uzyskałem informację, że w budynku jest pięć osób, a nie cztery. Poleciłem ratownikowi, by poinformował o tym przez radiodyspozytora. Strażacy zaczęli gasić pożar. Po ugaszeniu ognia użyli urządzenia oddymiającego. Dopiero wtedy weszli do środka i zaczęli wynosić osoby poszkodowane. Dziewczynki wynosili pojedynczo, widoczne było intensywne parowanie ciał. Pierwszą dziewczynkę ułożyli na ziemi. Dokonałem oceny układu krążenia oddechowego i zachowania źrenic. Dziewczynka nie wykazywała żadnych oznak życia. Tętno oceniłem na dużych tętnicach szyjnych. Był bezdech, osłuchałem czynność serca i płuca. Źrenice były szerokie, nie wykazywały reakcji. Gałki oczne zapadnięte. Stwierdziłem zgon, nie podejmując czynności reanimacyjnych, bo nie było do tego wskazań. Dziewczynka wyniesiona z pożaru nie żyła. Takie same czynności, sprawdzające oznaki życiowe, wykonywałem przy kolejnych ofiarach. Pokrzywdzone miały przykurcze kończyn górnych i dolnych, a skurcze mięśni twarzy nie pozwalały odchylić żuchwy. Co ciekawe, jeden z ratowników medycznych, który badał te piętnastolatki już... Po lekarzu stwierdził, że przy trzeciej z nich wyczuł puls. Lekarz odniósł się do tego, mówiąc: Ratownik poszedł po aparat do EKG do karetki. Po podłączeniu elektrod zobaczyliśmy brak czynności serca, co potwierdzało zgon dziewczynki. Niestety, pomimo upływu ponad pięciu lat od dnia tragedii w Koszalinie. Nie można jeszcze z pełną stanowczością stwierdzić, czy działania ratunkowe zostały wykonane prawidłowo, czy wręcz przeciwnie, ponieważ śledztwo dotyczące pracy służb na miejscu tragedii trwa nadal i toczy się ono rzecz jasna jako odrębne postępowanie, czyli zostało oddzielone od głównego procesu dotyczącego. Przyczyn wybuchu pożaru i odpowiedzialności za tragedię. Wróćmy jednak do tego, co tak właściwie wydarzyło się 4 stycznia 2019 roku w koszalińskim Escape prumie. Gdy Amelia, Małgorzata, Wiktoria, Karolina oraz Julia świetnie się bawiły, rozwiązując zagadki w pokoju, przed zamkniętymi drzwiami doszło do rozszczelnienia, a następnie zapłonu butli gazowej używanej do ogrzewania obiektu. Dziewczynki znalazły się w Śmiertelnej pułapce, ponieważ nie były w stanie otworzyć zamkniętych drzwi. Była z nich wyjęta klamka i należało ją odnaleźć, rozwiązując zagadki. Poza tym, nawet jeśli by je w jakiś sposób otworzyły, to ogień i tak odcinał im drogę ucieczki, bo butla gazowa, będąca przyczyną pożaru, stała. Centralnie przy wejściu do pokoju zagadek. Innej drogi ucieczki stamtąd nie było, ponieważ małe okno znajdujące się w środku zostało zabite deskami oraz okratowane. Za atrapą kominka w Escape Roomie było tajemne przejście do drugiego pomieszczenia i gdyby dziewczynki tam się przedostały, to w teorii mogłyby minimalnie zyskać na czasie, ale. One o tym pomieszczeniu nawet nie wiedziały, bo na tym etapie gry jeszcze nie zdążyły do niego dojść. Niestety, nastolatki zmarły w wyniku zatrucia tlenkiem węgla. Przejdźmy teraz do pracownika Escape Roomu, Radosława D., który powinien nieustannie obserwować na kamerach monitoringu uczestniczki zabawy i powinien dbać o ich bezpieczeństwo. No właśnie. Powinien. Radosław na początkowym etapie śledztwa przez prokuraturę został uznany za poszkodowanego, ponieważ sam doznał oparzeń. Media zaś okrzyknęły go mianem bohatera, który robił wszystko, aby uratować dziewczynki. Niestety, rzeczywistość była zupełnie inna, przez co ostatecznie oskarżono go o umyślne stworzenie niebezpieczeństwa wybuchu pożaru i nieumyślne doprowadzenie do śmierci pięciu piętnastoletnich. Dziewczą. Bowiem mężczyzna w trakcie gry zostawił nastolatki bez jakiejkolwiek opieki w tym zamkniętym pomieszczeniu i wyszedł z obiektu, aby rozmienić pieniądze. W swoich zeznaniach powiedział, że kiedy wrócił, usłyszał syczenie butli i zanim zdążył zareagować, doszło do zapłonu. Wtedy właśnie został oparzony ogniem, wybiegł z pomieszczenia, by zawołać pomoc, a następnie chciał wrócić, by ratować dziewczynki, ale płomienie były już zbyt duże. I nie dał rady. Warto jednak dodać, że niektórzy biegli wskazali, iż pożar najpewniej wybuchł, gdy pracownika Escape Roomu jeszcze w obiekcie nie było. Niewykluczone więc, że ta wersja o syczącej butli i wybuchu pożaru na jego oczach została jedynie wymyślona, aby zrzucić z siebie część winy. Radosław D., 19 października 2019 roku, został tymczasowo aresztowany. Rok później 20 października z tego aresztu go zwolniono. Pomimo upływu ponad pięciu lat od dnia tragedii, w sumie prawie wręcz 6, postępowanie nadal trwa, więc żaden wyrok jeszcze nie zapadł. Jednakże głównym oskarżonym w sprawie jest niejaki Miłosz S, który przebywał w tymczasowym areszcie do listopada 2020 roku. To właśnie on był organizatorem tego escape roomu, choć w rzeczywistości biznes był zarejestrowany na jego babcie Małgorzate W. Ona również zasiadła na ławie oskarżonych, tak samo jak i mama Miłosza, Beata W, która współprowadziła działalność ze swoim synem. Wszystkie te osoby, tak samo jak pracownik Escape Roomu Radosław D, są oskarżone właśnie o umyślne stworzenie niebezpieczeństwa wybuchu pożaru w Escape Roomie i nieumyślne doprowadzenie do śmierci pięciu dziewczynek. Maksymalnie grozi im do 8 lat pozbawienia wolności. Zachowanie miłosza S podczas dotychczasowego procesu to kolejny wzbudzający kontrowersję wątek sprawy. Zacznijmy może od tego, że gdy był on przesłuchiwany przed sądem na oczach rodziców tragicznie zmarłych nastolatek, to na sali rozpraw pojawił się z ochroną w postaci policji oraz antyterrorystów wyposażonych w karabiny, a ponadto zeznawał w kominiarce na głowie niczym jak. Jakiś świadek koronny. Podjęcie tego typu działań było spowodowane tym, że bał się samosądu. Na pierwszej rozprawie odmówił on odpowiadania na wszelkie pytania, ale za to postanowił przeczytać ponad 30 stronnicowe, wcześniej przygotowane oświadczenie. Było ono wręcz szokujące, pozbawione jakiegokolwiek współczucia wobec rodzin ofiar, a przypominam, że rodzice dziewczynek byli wtedy obecni na sali. Miłość, czytając oświadczenie, stawiał siebie rodzinie poszkodowanego całą sytuacją. Winę za tragedię próbował zwalać na inne osoby. Twierdził, że on nie dopuścił się żadnych uchybień, a mało tego zasugerował nawet, że dziewczynki zginęły, bo nie umiały wyjść z pomieszczenia, a według niego drzwi bez problemu można było w łatwy sposób wyważyć. Mężczyzna czytał oświadczenie przez kilka godzin, w trakcie tego dwukrotnie zemdlał. Rodzice dziewczynek jednogłośnie stwierdzili, że słuchanie oświadczenia było dla nich torturami psychicznymi. Rzecz jasna, miłość do winy się nie przyznał. Pochylą się w modlitwie za duże tych nieszczęsnych ofiar, bo jako osoba wierząca, on taką. Tego... Potrzeba, żeby zawierzyć dziewczynki głową i w kolorę. proszę państwa, pozwólcie, każdy na tej sali wypowie swoje stanowisko gwarantuję to państwu, ale proszę o uszanowanie i pozwolenie na wypowiedzenie się każdemu z Państwa. Co dodatkowo wstrząsające, o nieprawidłowościach w Weskiej Prumie informowali klienci w mediach społecznościowych. Przykładowo, tydzień przed tragedią na Facebooku tejże działalności, pojawiła się recenzja brzmiąca następująco: Miejsce zimne i śmierdzące gazem, ponieważ garaż, który udaje pokój, jest ogrzewany piecykiem gazowym na butle. Pani jedna, jak i druga niesympatyczna oczywiście delikatnie mówiąc brak miejsca na oczekiwanie na dziecko. Atrakcja nie jest godna polecenia. To jednak nie wszystko, bo wśród opinii klientów był też jeszcze jeden niepokojący wpis, który teraz przeczytam. Byliśmy tam tydzień temu. Escape Room był zimny, brudny, zniszczony, dogrzewany piecykiem gazowym. Standard pokoi, byliśmy w dwóch podrządkach na bardzo niskim poziomie. Jak zobaczyłam ten piecyk w jednym spokoju przeszła mi przez głowę myśl że to niebezpieczne tym bardziej w takich spartańskich warunkach wspomnę jeszcze o toalecie brak wody i światła paliły się świeczki wodę trzeba było spłukać wiaderkiem a ręce umyć chusteczką nawilżaną podobno to wina właścicielki budynku która cytuję boi się przymrozków i zakręca wodę Pina. Myślę, iż warto dodać, że rodzice ofiar wskazują również na liczne zaniedbania prokuratury. Przykładowo, policjanci będący na miejscu tragedii zostali przesłuchani dopiero po 13 i 24 miesiącach od dnia pożaru. Tym samym wielu z nich zasłaniało się już niepamięcią. Oprócz tego nie zabezpieczono wielu istotnych przedmiotów. Rodzice ofiar na własną rękę odnaleźli na wysypisku śmieci rzeczy osobiste dziewczynek, czy nawet i telefon komórkowy Radosława D. Amelia, Małgorzata, Wiktoria, Karolina oraz Julia spoczęły na tym samym cmentarzu w grobach położonych obok siebie. Po śmierci dziewczynek w całej Polsce zostały przeprowadzone kontrole w escape roomach, których celem była weryfikacja stanu ochrony przeciwpożarowej i wyeliminowanie nieakceptowalnych warunków bezpieczeństwa w takich obiektach. Państwowa Straż Pożarna sprawdziła wówczas 525 pokojów zagadek i aż 411 z nich stwierdzono nieprawidłowości. Łącznie wykazano ich ponad 1900, co oznaczało, że na przykład jeden escape room potrafił takich nieprawidłowości mieć kilka czy nawet i kilkanaście. Podczas tych kontroli na blisko 80 escape roomów nałożono zakaz dalszej eksploatacji, co mówiąc prościej oznaczało, że tych pomieszczeń nawet nie dało się przystosować do tego. Aby spełniły one normy bezpieczeństwa. Kilka dni po tragedii w Koszalinie wprowadzono nowe przepisy, według których osoba otwierająca Escape Room musi spełnić wymagania ochrony przeciwpożarowej. Ponadto przed rozpoczęciem działalności oraz co najmniej raz na dwa lata konieczne jest przeprowadzenie praktycznego sprawdzenia organizacji ewakuacji ludzi w miejsce bezpieczne na zewnątrz budynku. Jak widać niestety, aby problem został rozwiązany, najpierw musiało dojść do. Straszliwej tragedii. Gdy zginęło 15-latek, to okazało się, że w kilka dni można zmienić przepisy oraz skontrolować niemalże wszystkie escape roomy, zapewniając klientom tego typu lokali znacznie większy poziom bezpieczeństwa. Wcześniej funkcjonowaniem tych biznesów nie interesował się zupełnie nikt, Choć sam miłosz S wyznał w sądzie, że jego escape room odwiedzali w celach zapewnienia sobie rozrywki policjanci czy strażacy. I nie zwracali uwagi na wszelkie zagrożenia. Na koniec jeszcze, w ramach takiej mrocznej ciekawostki, opowiem, że 2 stycznia 2019 roku, czyli dwa dni przed tragedią w Koszalinie, miał swoją światową premierę horror o tytule Escape Room, reklamowany hasłem Ucieknij z pokoju albo zgiń. Film w polskich kinach miał zadebiutować 11 stycznia, ale dystrybutor wówczas, z uwagi na tragedię w Koszalinie, wstrzymał na terenie naszego kraju wyświetlanie tego filmu. Jeśli dotrwaliście do końca materiału, zostawcie jakiś komentarz. Ponadto będę wdzięczny za kciuka w górę dla zasięgu oraz subskrypcję i dzwoneczek. Oczywiście dziękuję także wszystkim osobom wspierającym mnie na zrzutce lub patronajcie. Do usłyszenia niebawem.